Siemano, z tej strony Piotr Szczęk, Performance. Dzisiaj Wam co opowiem o tricepsie, o mięśniu trójgłowym ramienia, który się składa, tak jak sama nazwa brzmi, z trzech głów. Głowy bocznej, głowy przyśrodkowej i długiej. Jak zaangażować te głowy w poszczególnych ćwiczeniach, jakie ćwiczenia angażują te głowy? Pokażę Wam fajne patenty, żeby w jednym ćwiczeniu zaangażować chociażby wszystkie głowy mięśnia trójgłowego. Przede wszystkim również powinniśmy się skupić najbardziej na głowie długiej. Ona odpowiada za dwie funkcje, za wypros w stawie łokciowym i wypros w stawie naramiennym, czyli stawie barkowym. Ten ruch, ten i ten. Głowa przyśrodkowa i głowa boczna odpowiada głównie za wypros w stawie łokciowym. Dlatego również głowa długa, czyli ta, co odpowiada za dwa wyprosty, jeżeli ją będziemy robić, ten triceps będzie, te ramię całe będzie wydawało się masywniejsze. Dlatego tak ważne jest robienie tej głowy długiej, żeby mieć objętościowo dużą rękę. Zobaczcie ćwiczenia, które to zaangażują. Opiszę oczywiście, pod każdym ćwiczeniem będzie opis, co angażuje. Zobaczcie, jak to wygląda. Trzymajcie się, do następnego piątku.